12 dzień zgrupowania UKS-u w SIDE to już historia. Z nami jest Adam Ratajczyk. Adaś, jak ci minął ten dzień? Dobry wieczór wszystkim. Myślę, że ten dzień minął nam pomyślnie. Zaczęliśmy najpierw od siłowni, byliśmy podzieleni na grupy. Później przeszliśmy na boisko. Na boisku byliśmy też podzieleni na grupy. Ci, co grali 60 minut, mieli tam jakby regenerację siatko, noga i rolery. A ci, co grali te 30 minut, to mieliśmy najpierw rozgrzewkę, później tam takie ćwiczenie z defensywą, a później mieliśmy gierki 6x6, 5x5. Jeżeli chodzi o te ćwiczenia na siłowni, w twoim przypadku, które ćwiczenia należą do tych najbardziej ulubionych, a które stanowią największe wyzwanie, największą trudność? Największą trudność chyba sprawia mi te podciąganie. Myślę, że to dopiero też jakby buduje swoją masę. Tam ćwiczymy, dodatkowo też ćwiczę z trenerem personalnym też na siłowni. A z tych przyjemniejszych to myślę, że jakieś tam przysiady bardziej na nogi, ćwiczenia. Rok 2019 był dla ciebie rokiem pierwszych minut w pierwszej lidze, w Pucharze Polski, w Ekstraklasie. Czy rok 2020 będzie rokiem pierwszych goli i pierwszych asyst? No, by tak było, że tam teraz zbieram dopiero doświadczenie. Myślę, że tych starszych też się trzeba uczyć i myślę, że będzie dobrze. Kto jest twoim boiskowym idolem? Na jakich zawodnikach się wzorujesz? Najbardziej wzoruję się na Piotrze Zielińskim. Też gra na mojej pozycji, też się rotuje tak jakby w środku pola, skrzydłowy. Widać w jego ruchach, jakim on jest dobrym piłkarzem. I chciałbym kiedyś zostać takim piłkarzem jak on. A czego nauczyłeś się już grając u boku Daniego Ramireza? Nie no, Dani to naprawdę świetny piłkarz. Mi się wydaje, że dużo rzeczy też od niego uczę, bo ma tą taką technikę użytkową, którą można wszędzie jakby podpatrzeć u niego. Na treningach strzela jak rewolwer. Aż mi się przypomniał kolega z Pruszkowa, jak graliśmy na boisku Papieżak, miał to nazwisko, to też tak samo, no podobny mega zawodnik. Wspomniałeś o rotowaniu pozycjami. Na której pozycji czujesz się zatem najlepiej na boisku? Najlepiej na boisku czuję się w roli skrzydłowego, mi się wydaje. Tak wejście na skrzydło, wrzutka, strzał, to co lubię najbardziej. W pokoju tutaj w SIDE jesteś z Arturem Sujką. Kto z was jest większym śpiochem? No oczywiście, że Artur jest największym śpiochem u nas w drużynie, mi się wydaje. Cały czas lubi się sobie troszeczkę pospać, odpocząć, ale to każdemu myślę, że sprzyja. Czyli na tobie ciąży dodatkowy obowiązek do pilnowania, żeby Artur nie zaspał na poranne zbiórki? No oczywiście, nastawiam budziki, budzę Artura. No i się ogarnia wtedy i idziemy wtedy razem na śniadanie, obiad i albo kolację. A jakim kolegą jest Artur już tak w pokoju za zamkniętymi drzwiami? Myślę, że bardzo dobry. Mamy dużo tematów takich samych, o których możemy pogadać. Czasami też mamy PlayStation, to możemy sobie pograć. Oczywiście ja zawsze wygrywam, no ale musi się jeszcze kolega nauczyć. To o czym tak zazwyczaj rozmawiacie? No, to są takie nasze rozmowy. Zagraliśmy mecz, na przykład co mogło być lepiej, co poprawić na treningach. I myślę, że to tak, to wszystko. A czym, powiedz, w ogóle interesujesz się poza piłką nożną? Jakie są twoje pasje, twój sposób na właśnie gdzieś odreagowanie? No nie ma za dużo takiego hobby, bo w sumie to piłka była taką jedną z najważniejszych, że jak miałem czas wolny, to wychodziłem sobie na ten rolik, jak byłem młody. Znaczy jestem jeszcze młody, ale już nie aż taki młody. A czego słucha Adam Ratajczyk? Co ogląda? Co lubi czytać? Słucham to raczej rap, taki mi się wydaje, tam troszeczkę tych zagranicznych rapów słucham też, ale bardziej polskich mi się wydaje. A filmów to seriale, bo teraz na Netflixie są nowe, więc można sobie coś obejrzeć, coś sobie wybrać, kto co lubi. Jesteś jednym z tych zawodników, którzy grę w UKS-ie łączą z nauką w szkole Gortata. Jak sobie radzisz, jak oceny? Trzy oceny mam bardzo dobre. Też panie, jak nauczyciele, pomagają mega mi w tym, że na przykład mam coś zrobić, jakąś pracę dodatkową, to napiszę, dadzą mi jakieś więcej prac, to wtedy też mam większe oceny i mogę sobie jakby nadrabiać to. Choć nie zawsze jestem na tych testach i też ciężko mi jest, bo jak trenuję codziennie z pierwszą drużyną, ja te treningi są najczęściej rano, to w szkole mnie zazwyczaj nie ma i muszę najpierw napisać do nauczycieli i wtedy mi dają jakieś prace. Poza WF-em twoje ulubione lekcje? Poza WF-em? No, ciężko będzie wybrać, ale
Chyba mi się wydaje, że język polski, taki jednych z ulubionych jest. No, za matematyką tak średnio przepadam. No, jeszcze może biologia. I myślę, że to jest to. Jesteś zawodnikiem, który do ŁKS-u i do szkoły Dortata trafił spoza Łodzi, więc teoretycznie powinno być ci trochę trudniej odnaleźć się w nowym otoczeniu. Czy tak rzeczywiście było? Myślę, że nie, że chłopcy z mojego rocznika mega mi pomogli się zaklimatyzować w klasie. Tak, zarówno na boisku też z nimi grałem, więc myślę, że wszystko było w porządku. Jesteś w Łodzi w ŁKS-ie już półtora roku. Jaki to był dla ciebie czas? Myślę, że ten czas spożytkowałem bardzo dobrze, nabrałem trochę doświadczenia, tak jak moje umiejętności też się poprawiły. A w którym elemencie czujesz, że zrobiłeś największy postęp przez ten okres? Myślę, że w technice. Taka technika jak u Daniego, na przykład można sobie patrzeć na niego, jak to robi, od tych Hiszpanów nowych też. Myślę, że to są zawodnicy taką, jakby jak to się mówią, że w Hiszpanii się z tym rodzisz po prostu. Nie wiem, ale można dużo od nich podpatrzeć. Zimą do ŁKS-u trafiło 5 nowych zawodników. Którego z nich zdążyłeś do tej pory najlepiej poznać? Myślę, że z Hiszpanami złapałem bardzo dobry kontakt, tak jak i z Samu, tak jak i z Carlosem. Myślę, że też Kuba Wróbel, jak i Maciek Dąbrowski, może też sobie z nimi normalnie porozmawiać, nie ma takiej blokady, że starszy z młodym. No i z Tadejem też można sobie po angielsku coś tam porozmawiać. Dla ciebie to już trzecie zgrupowanie z pierwszą drużyną ŁKS-u, w tym drugie zimowe w SIDE. Które dla ciebie było trudniejsze, to przed rokiem, kiedy wszystko dla ciebie było nowe, przyleciałeś jako absolutny nowicjusz? Czy to teraz, kiedy już te wymagania względem ciebie są znacznie większe? Moim zdaniem to pierwsze zgrupowanie, bo myślę, że leciałem też dopiero wtedy, wchodziłem do pierwszej drużyny ŁKS-u, nie wiedziałem, czego można się spodziewać tutaj od chłopaków, musiałem lepiej ich poznać, też trenerów musiałem lepiej poznać, ale myślę, że nie było aż tak ciężko, jak myślałem, że będzie. W tym roku na zgrupowanie przyleciał Oler Bober, rocznik 2004, co oznacza, że przestałeś być już najmłodszym zawodnikiem w kadrze. Pomagasz Olkowi odnaleźć się w roli tego najmłodszego? Myślę, że może liczyć na moje wsparcie, pomagam mu w dużych rzeczach, na przykład ogarnianie sprzętu też przed treningiem, pytamy się zawsze trenerów, co trzeba zabrać. Też dbamy o piłki, no ale jak to zawsze młody musi najpierw swoje, żeby później normalnie funkcjonować w tej drużynie. I już wiesz, jakie pamiątki przywieziesz najbliższym do domu z Turcji? Myślę, że jak to pamiątki, to magnesy najbardziej. Rodzicom, dziewczynie też i siostrze. A przepyszna turecka kawa i bardzo słodkie tureckie przysmaki też znajdą się w bagażu z przeznaczeniem dla rodziny? Nie ma miejsca właśnie w bagażu u siebie, bo jak to młodzi zawodnicy też muszą pozabierać kilka rzeczy. Na przykład jakieś odżywki, spakować do torby, piłki. I nie wiem, czy się znajdzie na to miejsce. Dzisiaj wieczorem w Łodzi siatkarki ŁKS-u walczyły w Lidze Mistrzyń. Są coraz bliżej wyjścia z grupy. Wy śledziliście ten mecz i trzymaliście mocno kciuki za dziewczyny. Oczywiście trzymaliśmy kciuki, jak i spoglądaliśmy na wyniki i oby jak najdalej doszły w tej Lidze Mistrzów. W czerwcu skończysz 18 lat. Jaki jest twój wymarzony prezent na 18? Wymarzonym prezentem będzie na pewno, jak ŁKS utrzyma się w Ekstraklasie. Ale z takich prywatnych rzeczy to myślę, że rodzina była też zdrowa, jak i ja bym był zdrowy, bo jak jest jakieś zdrowie, to wszystko można zrobić. Tego już teraz w takim razie, Adaś, życzymy. 12 dzień zgrupowania ŁKS-u w SIDE podsumował Adam Ratajczyk.